wszystkim, z tej strony Chanela, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj wpadłam na szalony plan, ponieważ przez 24 godziny będę jadła to samo, co mój Sim. Już wam tłumaczę, o co chodzi, a zanim jeszcze przejdziemy i do filmiku, i do gry, liczę na wasze wsparcie kciukiem w górze oraz, że zostawicie subskrypcję na moim kanale i wasz guziczek z czerwonego zrobi się szary. Albo już jest szary, liczę na to. A więc tak, stworzyłam sobie siebie w Simsach. Zobaczcie, pokażę wam, jak tu ta moja Simka wygląda, jak ja wyglądam. Zbudowałam sobie domek i już wam tłumaczę, tylko wam pokażę z bliska. O, właśnie tak wyglądam ja w Simsach. Jeszcze wam pokażę na szybko domek. Domek jest ogólnie pobrany z galerii, bo to miało być, wiecie, na szybko, bo tu tylko chodzi o jedną rzecz, że przez 24 godziny będę jadła tylko to, co mój Sim. Także tutaj ma proste łóżko, łazienkę, tam dodałam tylko prysznic i ubikację, bo tego nie było. Ma tableta, ma komputer, ma telewizor i oczywiście najważniejszym tutaj źródłem jest kuchnia, którą zrobiłam akurat na czerwono, bo mi się tak spodobało. I co mamy? Mamy kuchenkę, mamy lodówkę, mamy ekspres do kawy i mamy zmywarkę i mamy tutaj mikrofalówkę, ponieważ ja takie rzeczy też w domu posiadam. I o co chodzi? Zamykam mojego Sima i on sobie robi co chce. Ja przyspieszam, ona sobie może, nie wiem... Aha, jeszcze co ważne, dałam jej umiejętności 10 gotowania, wykwintnego gotowania i pieczenia, więc ma te trzy umiejętności na fulla, zobaczcie, już sobie tutaj rozwinięte, także przez to może być trudno, ponieważ nie wiem, co ona za potrawy sobie wybierze sama z automatu, czy to będzie tylko zwykła kanapka z serem i szynką, czy może jakaś wykwintna właśnie sałatka, którą będę musiała albo odwzorować, albo sobie po prostu zamówię w restauracji. I zrobimy tak, że poczekamy na 4, słuchajcie, posiłki, chyba że będą jakieś 3, albo będzie jakiś jeden taki naprawdę duży, na przykład indyk, no to wtedy byśmy zrobili tylko 3 jedzonka, 3 jakieś dania. Więc no ja jestem ciekawa bardzo, jak to wyjdzie. Ogólnie mam bardzo dużo pomysłów, jeśli chodzi o coś takiego. Na polskim YouTubie tego nie widziałam i nie wiem, nie oglądałam, po prostu wpadłam na pomysł i mówię, dobra, nagrywam to od razu, żeby nikt mnie znowu nie wyprzedził. Więc tak to właśnie wygląda. Więc kochani, myślę, że zasady są już wam znane. Tutaj przyspieszam Simkę, Simka sobie robi co chce. I pierwsze 4 posiłki, które ona sobie zrobi automatycznie sama, to będę musiała je odwzorować na drugi dzień i po prostu jeść przez 24 godziny tak samo jak mój Sim. Póki co, jak widzicie, Kamila w Simsach sobie tutaj gra w niesamowity sport na tablecie. Jestem naprawdę mega ciekawa, jak to wszystko się rozwinie, jak to będzie wyglądać i co jako pierwsze po prostu tutaj wybierze. Mam nadzieję, że to jakoś długo nie będzie trwało, ale no zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, mamy komitet powitalny, ale no niestety nie będziemy go wpuszczać, bo nie chcę takiego komitetu powitalnego jak... Chociaż nie wiem, co ona tu zrobi. Aha, czyli jednak wpuści. No, no nieźle, nieźle, taki zejm trochę bym powiedziała. No ale oczywiście tego jedzenia nie możemy jeść, bo to jest bez sensu. Aha, okej, czyli komitet powitalny sobie poszedł. Słuchajcie, wybiera się do ubikacji, więc teraz powinna już pójść do lodówki coś zjeść, a nie, dalej wraca i dalej siedzi na komputerze i rozmawia sobie z jakimiś ludźmi. Uwaga, uwaga, czy to... Tak, pierwszy nasz posiłek to będzie co? Kanapka z masłem orzechowym i dżemem. Okej, kochani, ja już to sobie zapisuję, żeby wiedzieć, żeby pamiętać, że pierwszym naszym posiłkiem jutro rano na śniadanko będzie kanapka z masłem orzechowym i dżemem. Teraz oczywiście przyspieszę wam grę, a ja tymczasem znikam i odezwę się do was tutaj, jak znowu będzie chciała coś zjeść. Słuchajcie, kochani, zaraz nasza Simka wstanie i będzie chciała iść do lodówki. Jestem tak podekscytowana, co tym razem wybierze, że naprawdę, no, już się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że coś innego i może coś będzie chciała zrobić. Jest to jakby losowa sytuacja, więc to, co wypadnie, to, kochani, będziemy musieli zrobić, odwzorować, kupić, zamówić, nie wiem, tak jak mówię, no... Ja tutaj nie wnikam, nie ingeruję, po prostu to samo będziemy jeść, co nasza tutaj Simka. Uwaga, o, idzie do lodówki. Coś zrobi, o kurde, co ona zrobi? Przyrządź makaron z serem, czyli na obiad będę miała makaron z serem. O, wow, tego się nie spodziewałam, naprawdę. Dobra, więc makaron z serem jako kolejna
potrawa. W sumie makaron z serem sama chyba nigdy nie robiłam, więc to może być ciekawe. Okej, robiłam ze szpinakiem, robiłam tam jakieś różne, ale z serem naprawdę nie. Więc przyspieszmy, to już mamy dwa posiłki, kochani. Zjedz sobie, Kamilka. Dokładnie. Już jestem ciekawa, co będzie jako trzecie. Dobrze, kochani, znowu zbliżamy się do kolejnego momentu, gdzie nasza Simka może będzie chciała zaraz coś zjeść. O, okej. O nie, znowu coś będzie gotować. Co tym razem? Jajka na toście, więc na trzecie... Trzecie to będą, kochani, jajka na toście. Też tego w życiu nie robiłam. Już mi się ten filmik naprawdę podoba. Jajka na toście. Dobra. I jeszcze jedno danie i zobaczymy, jakie to będzie. Może coś jakiś podwieczorek by było ciekawe. Zobaczmy w ogóle, jak ona to robi. No. Zawsze chciałam zrobić jajka na toście, na przykład dla chłopaka albo coś, ale nigdy nie spodziewałam się, że to właśnie Sim mi tutaj jakby będzie kazać to zrobić i to wykonać. Okej, okay. No ale tak jak wam mówię, to, że daliśmy jej 10 umiejętności i gotowania, i wykwintnego gotowania i pieczenia, to też tutaj ma pewnie jakąś, odgrywa ważną rolę, bo nie bierze takich samych banalnych rzeczy, tylko ma ochotę na inne. I to jest naprawdę dla mnie wielki plus. Simka wstała i uwaga, ostatnie jedzonko to będzie co? Kurczak krótko smażony. O wow, tego naprawdę się nie spodziewałam, ale to będzie hardkorowy filmik. No, naprawdę. Powiem wam, że kurczak krótko smażony. Więc tak prezentuje się mój jadłospis na jutro, czyli kanapka z masłem orzechowym, dżemem, makaron z serem, jajka na toście albo tosty z jajkiem i kurczak krótko smażony, który jest tak, wiecie, może być trochę pod znakiem zapytania, ponieważ no zobaczymy, jak nam to wyjdzie, czy nie będę za bardzo full, ale jak nie, to najwyżej zrobię rodzicom na kolację. Także jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania filmiku dalej, jak wstanę i zaczniemy ten dzień. Ale pewnie jeszcze na jakieś zakupki się wybierzemy. Także mamy piątek, godzinę 10:00. Ja już wstałam, pomalowałam się, ogarnęłam się i możemy wybierać się na zakupy. A was zapraszam na filmik, gdzie przez 24 godziny jem tylko to, co mój Sim. Także kciuki w górze, subskrypcja i zapraszam do oglądania. Także przyjechałam do Biedronki. Dobra, także biorę jakiś chleb tostowy, ale chyba wezmę ten pełnoziarnisty, żeby było trochę bardziej fit. O ja, zobacz, jaki ładny storczyk. Piękny. Dobra, chlebek tostowy mam już w koszyczku. Teraz idę szukać, dżem też mam w domu, masło orzechowe mam, więc teraz będzie mi potrzebne co? O, ser do makaronu. Niestety nie ma takiego sera, jaki ja bym chciała, czyli nie ma tutaj cheddara. Także będę musiała wziąć twarożek i zjeść na słodko. Dobrze, także wzięłam już twarożek, a teraz słuchajcie, szukam musztardy. Ale że do czego, to zaraz się dowiecie. Jak oglądacie mnie na Instagramie, to którzy z was wiedzą, a jak nie, to zaraz wam powiem. Dobrze, biorę tą musztardę i jak wrócę do domu, to powiem wam, o co chodzi. No i w końcu jestem w domu, już jestem tak bardzo głodna, więc czas na kanapkę z masłem orzechowym i dżemem. Jak widzieliście, chlebek tostowy kupiłam. Akurat masło orzechowe miałam w domu takie i dżem też mam. Ogólnie nigdy takiego połączenia nie jadłam, więc jestem bardzo ciekawa, czy będzie mi to smakować, więc sprawdźmy. Zrobię sobie takie dwie kanapeczki. Niestety nie mam takiego, niestety w Polsce chyba nie ma takiego dużego chleba tostowego jak w Anglii na przykład, albo ogólnie za granicą. Ale jakoś sobie poradzimy, prawda? Więc tak, mam tutaj dwie kanapeczki. No i na jedną nakładam dżemek. O proszę. Na drugą masło orzechowe. O wow. Ja w sumie nie przepadam za bardzo za masłem orzechowym. Jakoś nie jest to moim zdaniem najlepsze, co jadłam. Tak samo jak w sumie Nutella. Ja tam nie lubię za bardzo śniadania na słodko. Ale zobaczymy. Challenge to challenge, prawda? Dobra, to tak to się prezentuje. Okej, okay, ogólnie wygląda ładnie, ale zrobimy to tak. O proszę, skleiło się. Mamy klapsznitę dobrą. Teraz biorę nóż, taki, widzicie, konkretny. I tnę to na pół.
teraz chwila prawdy, próbuję. Trochę mi się tutaj rozlatuje. Myślę, że będzie git. Bardzo mi się przykleja do podniebienia te masło orzechowe. No, ogólnie jest to bardzo dobre, ale czuję, że będzie dosyć syte, więc nie wiem, czy będę robiła tą drugą kanapkę. A wy lubicie takie połączenia smakowe? Dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekawa, czy ktoś z was takie śniadanka sobie właśnie robi. W ogóle zobaczcie, jaką znalazłam czekoladę w Biedronce. Jestem ciekawa, jak będzie smakować, ale akurat dzisiaj nie będę jej próbować. No wiadomo, mamy challenge i mamy tylko 4 posiłki, które będę mogła zjeść dzisiejszego dnia. Więc czekolada musi poczekać. Najgorsze jest to, że moja Simka nie piła nic przez cały dzień. Specjalnie kupiła mi ekspres do kawy, żeby chociaż kawę zrobiła, ale jej nie zrobiła. Także przez cały dzień będę piła wodę. Wodę niegazowaną. Akurat bardzo lubię, także to nie będzie dla mnie problem. Także pozwolicie, że się napiję, bo po tych kanapkach strasznie, strasznie suszy. No i od razu lepiej. Ja już po śniadanku najadłam się, więc jak najbardziej ogromny, ogromny plus. I teraz wytłumaczę wam, po co mi ta musztarda. Akurat szkoda, że taką musiałam kupić, bo chciałam taką, tak jak są w Żabce, albo tak jak się daje do hot dogów, czy coś takiego. Ale niestety znalazłam tylko takie. I teraz tak. Po co mi ta musztarda? Jak mnie obserwujecie na Instagramie, a mam nadzieję, że tak, a jeśli nie, to was zachęcam i was zapraszam, ponieważ tam dużo się dzieje. I pamiętajcie o naszym dealu, że jeśli teraz zaobserwujecie mój Instagram i skomentujecie najnowsze zdjęcie pisząc jestem z YouTube'a, to ja wejdę na wasz profil i dużo, dużo serduszek wam zostawię i może coś napiszę, bo też na DM-y często wpadam, czytam co wy piszecie, ale też wam wysyłam serduszka i różne jakieś tam pozdrowienia, więc zachęcam. I teraz serio, przejdźmy już do sedna, po co mi ta musztarda. Na początku roku zapowiadałam, że na moim Instagramie będzie się działo dużo rzeczy takich kreatywnych, w końcu moja artystyczna dusza wyjdzie na zewnątrz i ostatnio namalowałam obrazek ketchupem. Zobaczcie, to jest narysowany obrazek ketchupem. I mamy tutaj Justina Biebera. Po usłyszeniu piosenki Yummy od Justina stwierdziłam, że musi to być portret narysowany jedzeniem, żeby właśnie było yummy, yummy. I możecie dać znać w komentarzu, czy to waszym zdaniem jest yummy, czy nie. No powiem szczerze, nigdy jedzeniem nie rysowałam, ale stwierdziłam, że czemu by nie spróbować. I dużo osób pisało mi, że mega wam się to podoba i powinnam narysować coś musztardą. Także dzisiaj będziemy, słuchajcie, tworzyć, ale więcej szczegółów, co i jak, to serio dowiecie się oglądając mojego Instagrama, także was tam zapraszam. No obrazek już ma troszeczkę dni, myślę, że z 5-6. Nic się z tym ketchupem nie dzieje, zobaczcie jak jest twardy, więc wydaje mi się, że to też przez pogodę, bo nie ma ciepło. Ale na pewno będę musiała coś z tym obrazkiem zrobić, no bo na szczęście już mi nie śmierdzi w pokoju ketchupem, ale no bywało tak, że nie dało się. Ogólnie to muszę wam powiedzieć, dlaczego mnie teraz tak mało tutaj na YouTubie. Mam bardzo fajne pomysły na filmy i liczę, że naprawdę wam się spodobają, ale niestety teraz jest styczeń, a styczeń to jest, kochani, sesja dla mnie i mam naprawdę spory zapierdziel, za przeproszeniem, na uczelni i trochę tych egzaminów jest, jeszcze mi zostało aż 5. No i chciałabym wszystko zdać w pierwszych terminach, zerówkach, także poświęcam się teraz stricte nauce, ponieważ w lutym spełniam kolejne marzenie i wyjeżdżam na takie troszeczkę spóźnione walentynki właśnie z moim chłopakiem. O, pierwszy raz chyba o tym mówię, ale no tak, z chłopakiem i z Hanią, z Ihanią, mam nadzieję, że kojarzycie, i z jej chłopakiem. Także myślę, że będzie fajnie. Na pewno będę nagrywała vloga, chociaż jedziemy w te miejsce na 4 dni, ale i tak moim zdaniem taka będzie to przygoda i taki trip życia. No i na pewno będę dużo też tych relacji na Instagramie. Więc jak będzie bliżej, to na pewno wam o tym jeszcze przypomnę w jakimś filmie. Więc pamiętajcie, żeby subskrybować z dzwoneczkiem, żeby was żaden film i informacje nie ominęły. Więc jak już wszystko zdam i wszystko tak jakby ze mnie spłynie, ten cały stres, to na pewno do regularności wrócę. W ogóle zobaczcie, jeszcze mam choinkę. Kto jeszcze z was ma choinkę w domu? Mam dzisiaj w planach właśnie narysować ten obrazek musztardą i wam to nagrać na TikToka, bo teraz na TikToku też jestem, więc jeśli macie TikToka, to możecie mnie dodać. No ale też muszę zrobić zdjęcia na Instagram jakieś. Myślę, więc taki dzisiaj kreatywny i twórczy dzień mnie czeka. Myślę, czy zmienić trochę makijaż, ale wydaje mi się, że w sumie jest w porządku. Może jakieś usta, poprawię go troszeczkę, bo od rana to wiadomo, już się zaczęłam świecić.
czego nienawidzę, więc poprawimy tylko te czoło moje. Okej, ja już jestem gotowa na zdjęcia. Zobaczcie, tylko zmieniłam kolor ust i troszeczkę poprawiłam ten makijaż i ubrałam taką sukienkę. Zaraz Wam pokażę w całości, jak ona się prezentuje, bo za niedługo właśnie będzie filmik na kanale z takimi właśnie fajnymi sukienkami. Zobaczcie, ta sukienka jest taka dosyć długa, ale bardzo mi się podoba w niej to, że ma takie tutaj, o, rozwalone. Taka niby delikatna, niby nic, ale naprawdę bardzo ładnie wygląda, szczególnie czy to właśnie do szpilek, czy nawet do takich buciorów. Więc fajnie, można ją nosić na wiele sposobów, do wielu rzeczy pasuje. Także ja idę robić szybkie foteczki na Insta i zaraz się do Was odzywam. Nie odchodźcie, zostańcie ze mną, chyba że idziecie po herbatkę, okej, ale zostańcie. Okej, jestem już po zdjątkach, zobaczcie w ogóle jak się jeszcze przebrałam. Włoski wyprostowałam troszeczkę, więc tak finalnie się prezentowałam. A zdjęcia możecie i efekty możecie oglądać na moim Instagramie. Pamiętajcie o naszym dealu, jeśli mnie zaobserwujecie i skomentujecie najnowszy post, nieważne jaki to będzie, pisząc jestem z YouTube'a, to do Was wchodzę. Serduszkuję Wam zdjęcia i może napiszę coś na DM, jakieś pozdrowionka, także zachęcam. A ja teraz idę się ogarniać, jadę umyć samochód, a później zrobimy obiadek. Jeszcze skorzystałam z tego, że jestem ogarnięta i pomalowana i zaczęłam Wam odpowiadać na moim Instagramie. Zawsze się boję, nie wiem dlaczego mówić do Was na Instagramie do telefonu i postanowiłam, że to zmienię, skoro tutaj dla Was nagrywam normalnie, to będę o wiele więcej do Was mówić na Instagramie. Także mam nadzieję, że będziecie mnie w tym wspierać, bo ja nie wiem dlaczego, ale się troszeczkę stresuję i krępuję tam. Nie wiem dlaczego. Pokażcie mi, że jesteście tam również ze mną. Przyjechałam umyć brudaska. To jest czas na umycie autka. No i czas na obiadek. Ja już wczoraj makaron sobie zrobiłam, żeby dzisiaj to poszło nam sprawniej, żeby czasu nie marnować. I do tego niestety mamy twarożek, bo tego sera, co chciałam, nie udało mi się znaleźć w Biedronce, a stwierdziłam, że nie będę już chodzić i szukać, bo już byłam tak głodna, że chciałam też śniadanko zjeść. Więc robimy sobie tak bardziej na słodko. A więc tak, dajemy twarożek, trochę śmietanki, cukier, troszeczkę, nie za dużo, cukier waniliowy, stale takie jedno opakowanie, bierzemy widelec i to wszystko pięknie, ładnie rozgniatamy. Podgrzewam już makaronik. Ej, może teraz to nie wygląda jako super apetycznie, ale spróbujmy, jak smakuje. Oczywiście woda do obiadku i spróbujmy ten makaron z serem. To co nasza Sinka jadła. Powiedzmy. Naprawdę smaczne. Zobaczcie, jaką michę w ogóle wielką zrobiłam. Nie wiem, czy to zjem całe. Ale naprawdę taki smak w sumie dzieciństwa. Tak jak Wam mówiłam, jadłam takie coś w przedszkolu, tylko było na pewno więcej cukru i masło było takie jeszcze na górze i cynamon do tego. Ale tak to naprawdę w porządku. Taki szybki obiadek. Także kończę jeść. Znaczy kończę. Jem. I się zaraz do Was odezwę. Tak się najadam po tym obiedzie, powiem Wam, jestem taka pełna, że musiałam się przebrać, bo aż mi ciepło było z tego wszystkiego. No i teraz w końcu czas na malowanie musztardą. Na Instagramie moim pytałam się Was, kogo mam narysować i już wybrałam osobę jedną, więc jestem ciekawa, czy zgadniecie, kto to może być. Tutaj zobaczcie, mój w ogóle Wiedźmin jeszcze niedokończony, muszę go dokończyć w tym tygodniu, chociaż nie wiem jak to będzie z nauką, bo mam troszeczkę egzaminów w przyszłym tygodniu niestety. No ale cóż, nie będę za dużo gadać, zabieram się do malowania, bo już czuję jak ta artystyczna dusza wewnętrzna chce ze mnie wyjść. Dobra kochani, powiem Wam, że drugi raz maluję ten obrazek i jestem ciekawa, czy zgadniecie, kto to jest. Jeszcze dużo pracy przede mną, powiem Wam szczerze, ale póki co jestem zadowolona z efektu. Pokazuję Wam, bo jesteście na YouTubie, także na razie to wygląda tak. Ale długo, dużo czasu mi to zajęło. Słuchajcie, skończyłam już malować musztardą Selenę, ale nie pokażę Wam efektu końcowego dokładnie. W ogóle dziwnie to wygląda ten kolor, ale mamy tutaj pana ketchupa, pani musztardę i zobaczycie finał na moim Instagramie, bo właśnie teraz mam tutaj lizaczka i biorę się za montowanie tego oto filmiku, który nagrałam. Jak mogliście zauważyć, to malowanie musztardą o wiele dłużej mi zajęło niż malowanie ketchupem, a od razu też sobie ten filmik zmontowałam, żeby mieć na Instagram i na TikToka.
Więc troszeczkę mi to zajęło, naprawdę. To się tak wydaje, że to takie jest myk, 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 jak to oglądacie, a to dużo czasu wszystko zajmuje, niestety. No i także teraz idę robić kolację, czyli jajka na toście. Jestem mega ciekawa, jak mi to wyjdzie. Też w sumie nigdy tak nie jadłam, a zawsze chciałam, więc super, że to nam się trafiło. Ale tak naprawdę no nie będę już robiła tego kurczaka krótko smażonego, bo no jutro się zaczynam uczyć, więc też nie będę siedzieć jakoś super do nocy. Muszę zmontować ten filmik, który teraz właśnie oglądacie, na jutro. No więc raczej nie będę już jadła i będziemy musieli przesunąć to na kolejny odcinek. Ale dobra, powiem wam więcej później, bo mam jeszcze parę pomysłów, co z tym zrobić, a teraz idziemy robić już kolację. W ogóle zobaczcie, jaką fajną dostałam Coca-Colę od Coca-Coli na Star Warsy. Zobaczcie. Nie wiem, czy widzicie, ale ten miecz, o, tutaj się świeci. Uhu, mega fajna. Taka limitowana butelka. Aż szkoda mi ją wypić. Ona będzie potrzebna do kolacji. Zdecydowanie tosty i jajka. Robimy znowu trochę inaczej, bo postanowiłam, że wytnę tutaj ten środeczek i tutaj damy sobie jajeczko, a te grzaneczki będą fajne tak oddzielnie i może jedno jajko sobie zrobię właśnie tak ten, o, żeby było na toście, a resztę zrobimy w toście. Okej, mam już tutaj wycięty i mam nadzieję, że to wyjdzie. Jedno jajko już mamy w kubeczku, żeby łatwiej nam się później do tosta wlewało, a tutaj masełko już się klarowane rozpuszcza na patelni. Masełko już skwierczy, także dajemy skórkę jedną, skórkę drugą i czekamy chwileczkę. Chlebek się już fajnie tutaj przypiekł, więc możemy dać na drugą stronę i powoli do jednego wlewamy jajeczko. Okej, zobaczcie, ale super. I zaraz robimy tak szybko. Dałam już troszeczkę na mniejszy ogień i teraz troszeczkę sobie jeszcze doprawimy te jajeczka jakąś taką przyprawą i poczekamy. Okej, troszkę mi się te żółtko już rozlało, bo ja lubię takie jak jest, nie, takie, wiecie, takie właśnie lejące. I nie wygląda tutaj jak chciałam, ale ogólnie prezentuje się tościk fajnie. Najpierw spróbujemy grzaneczki, które zrobiłam ze środeczka. Mega dobra, ej no. W porządku, a teraz spróbujmy tą grzaneczkę z jajeczkiem. Jak mi się to wszystko trzęsie, ale mega dobra, naprawdę. Polecam wam. No, mega objadłam się tymi tostami. Powiem wam, że jestem mega zadowolona, bo w końcu to zrobiłam, a wcześniej tylko mówiłam, a zrobię i w końcu nigdy się nie udało. A teraz wiem, że jak będę chciała zrobić fajne, pyszne, ale troszeczkę takie zaskakujące śniadanko, to właśnie coś takiego zrobię. Może na przykład w kształcie serduszek. No nie wiem, będę kombinować. Naprawdę mega mi się to spodobało. Powiem wam, że jestem zadowolona z tego filmiku. Wydaje mi się, że jest naprawdę ciekawy. Mam nadzieję, że wam się podoba. Mam teraz dużo pomysłów takich i właśnie też niektóre filmiki są związane z Simsami, także wasze komentarze są mega, mega ważne, bo na przykład dajcie znać, czy chcielibyście filmik, gdzie przez 24 godziny ubieram się i wyglądam tak jak mój Sim. Czyli na przykład wchodzimy na Sima, losujemy mu makijaż, ubranie, ja będę musiała to odwzorować. Dajcie znać i będziemy to robić. Tak samo jeśli chodzi o jedzenie, to może teraz robimy na przykład 24 godziny, jem tylko simowe jedzenie, czyli sobie też tak wylosujemy, wybierzemy parę rzeczy, nie nasz sim będzie decydować, chociaż możemy zrobić drugi taki odcinek, jeśli wam się to spodoba. Piszcie mi wszystkie wasze pomysły, wasze sugestie w komentarzu, wiecie, że ja wszystko czytam, w miarę możliwości odpisuję, serduszkuję, także no wy jesteście dla mnie mega, mega ważni i bardzo pomagacie mi w tym wszystkim, więc bardzo wam za to również dziękuję. Ale takie kciuki, subskrypcje to też dużo dają. No i w sumie możemy się umówić, że przypuśćmy, jak będzie ten filmik miał dużo wyświetleń i wy będziecie mega zaangażowani, to za niedługo nagram na przykład z tym właśnie, że przez 24 godziny wyglądam jak mój Sim. Moja Simka, którą stworzyłam. Jest już godzina 19:19, a ktoś mnie kocha. Ciekawe kto, mam nadzieję, że wy. No i planuję sobie zobaczyć serial Ty, bo zaczęłam oglądać i mega się wciągnęłam, jestem na 5., 6. odcinku, dzisiaj będę oglądać 6. odcinek. Mega ciekawa, jak tam dalej wszystko się potoczy, zobaczę sobie jeden odcinek, pójdę się myć, no i pójdę się uczyć, kochani, bo we wtorek i w środę mam takie egzaminy trudne, że
serio, jak teraz w tym tygodniu miałam się nauczyć na pamięć 12 kartek A4, no to nawet mi to poszło, nie? Ale teraz mam 40 A4 na jeden dzień, a mam dwa takie trudne egzaminy, jeszcze wtorek, właśnie środa. W poniedziałek mam prezentację, więc no kombo jest naprawdę niezłe. Więc no muszę wykorzystać ten czas, że jest piątek, no i niestety siedzę w domu i się uczę, a tam właśnie mi spamują SMS-ami, kurczę, pewnie znajomi albo no... Niestety, takie życie. Więc będę już kończyć powoli ten filmik, bo i tak wydaje mi się, że troszeczkę trwa długo, może nawet za długo. Nie wiem, nigdy nie wiem, jakie długie mają być te 24 godziny dla Was. Nie chcę za bardzo też dużo Wam tu gadać, a niestety dawno nie nagrywałam i mam ochotę się Wam wygadać. I tak ciągle taki mam flow, że ciągle bym tylko gadała, więc wybaczcie mi. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku, zostawiajcie kciuki w górze, subskrypcję, żeby Was było coraz więcej i komentujcie, bo komentarze są mega ważne i w komentarzu napiszcie, czy chcecie taki kolejny odcinek, gdzie będę wyglądać i ubierać się tak jak mój sim przez 24 godziny, albo piszcie oczywiście swoje pomysły na filmiki kolejne, więc widzimy się, trzymajcie jeszcze za mnie kciuki na sesji. Do zobaczenia, pa pa!